Walki. Kickboxing K-1 w latach 90 i 2000 był numerem jeden na świecie. Teraz doszło do reaktywacji. Na turniej zaproszono najlepszych zawodników z całego świata, między innymi z Iranu, Brazylii, Rumunii i Polski. To jest dla mnie niesamowita nobilitacja, że jako pierwszy Polak zawalczę w turnieju World Grand Prix Heavyweight, czyli wadze superciężkiej, bo tam waga jest otwarta. Na co dzień Michał Turyński jest prezesem i trenerem głównym w klubie Fighter Wrocław, do którego trafił w 2007 roku. Pobierał nauki od legendarnego trenera Tomasza Skrzypka. Jest to ośmioosobowy turniej, który się rozegra na jednej gali, czyli praktycznie rzecz biorąc, dwie pół godziny będę musiał stoczyć trzy walki z obrażeniami, które odniosłem w poprzednich walkach, także jest to niesamowicie ciężki turniej. Przygotowania są trudne i czasochłonne. Michał trenuje codziennie.